Okej, okay, muzyka z Magic Crafter teraz leci. Świetnie. Tych kurde... Tych kołków nie lubiłem też nigdy, jeżeli chodzi o ten poziom. Nie no, ścieżka dźwiękowa jest tutaj epicka po prostu, znaczy... To są moje ulubione nutki jak najbardziej, ale po prostu nie pasują one do klimatu, no... Kurczę pieczone. O nie! Kurde! Utopiłem się! A tak się fajnie skupiłem teraz na poziomie i było generalnie wszystko gitara, gdyby nie fakt, że wpadłem do tej zasranej wody. Tak to by było wszystko fajnie. Dobra, pyk, pyk, pyk. Kurde! No dawaj! O! Nie, to jest po prostu komiczne, że smoki tutaj już nawet nie mają nic do powiedzenia. Po prostu nic nie mówią. Ani żadnych, wiecie, ani tekstowo, ani nic. Po prostu znikają, nie? Ze wstydu chyba, kurde. Dobra, ściszę trochę. O! Teraz gitara jest. Bo trochę za głośno miałem tę grę. Przez co były momenty, że muzyka się zgłaśniała, a ja... Byłem na równi z muzyką, jeżeli chodzi o głośniki, a wolałbym jednak, żeby gra była minimalnie słyszalna przeze mnie teraz tu. Żeby nie było, że wiecie, że ja będę mówił z gromi i potem będę gadał jakieś kocopoły, bo nie będę nawet wiedział, co ja chcę powiedzieć. A wiecie, jak ja jestem na równi z grom, kiedy nagrywam, to można by powiedzieć... Ja się łatwo dekoncentruję, przez co łatwo mi się język plącze i tak dalej, wiecie o co chodzi. No i gitara, chociaż zawsze z tym miejscem miałem ogromne problemy, bo... No oczywiście, jak to ja miałem problemy, dlatego że te żaby mnie za każdym razem zabijały. Ale teraz widzę, że spokój, luz, luz blues jest. Lol, aż się muzyka włączyła. Trochę to było creepy, nie powiem, że nie. S-Line, przestań mnie atakować, kurde, w Spyro. Spierdzielaj do tych swoich creepypast. O Jezus, nawet Selwek mnie tutaj... Straszy, ja pierdzielę. Ostatnio w ogóle była taka śmieszna sprawa. To w sumie mogę sobie na to pozwolić, bo to jest moje let's play z prototypu, tak więc to równie dobrze możemy też potraktować jako takie w pewnym stopniu zagrajmy na luzie. Ale kurczę pieczone, ja pierdzielę. Jak ostatnio gadałem z Sylwkiem, czyli ze Slidem, to wyszła taka smutna sprawa, że ja do niego dzwoniłem na telefon, bo byliśmy umówieni na Discorda, żeby coś obgadać pewne sprawy. I sprawa wyglądała tak, że nie odebrał on, tylko jego brat. I ja przez chwilę myślałem, że w ogóle coś się Slidowi stało, nie? To się okazało, że to jednak jego brat odebrał, bo zapomniał telefonu wziąć. Ja miałem takiego, kurde, no schizę miałem ostrą, nie? To było takie creepy dosłownie, że ja mu mówiłem, ja rozumiem, że ty jesteś od Creepypasty, ja rozumiem, że ty tam robisz creepy content, ale no chłopie, są granice rozsądku jakiekolwiek.
dobra, tutaj tak, 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 tak. Kurde, dawaj, zbieraj, a nie. Nie no, kurde, naprawdę ekspresowo idą na te poziomy. Tak szczerze, bez takiego cienia ironii i sarkazmu. Kurde, czemu ja... Co to ja mam ostatnio za tendencję do uderzenia w ten statyw? Ja pierdzielę. No tutaj się nie popisałem. To mogę powiedzieć z ręką na sercu, że się nie popisałem. Myślałem, że doskoczę. Dobra. Jest git. I teraz na pełnej. Gitara. Tylko gdzieś mi tej piątki teraz zabrakło. Gdzie jest teraz piątka? Where is five? A dobra, tu jest. To jest ta piątka. Yeah, mamy ją. Elegancko, poziom kolejny zrobiony na 100%. Nice. Bardzo dobrze. Huhu, bardzo dobrze. Wyszek. Nawet tutaj zapisać nie mogę. Kurczę, pieczone. Myślałem, że... Ale dobra, mamy tutaj ten. Bym sobie zapisał. Na tym. Ile mamy w ogóle procent gry? 53. Cztery poziomy już są zaliczone. I czwarty świat. To coś oznacza. Moi drodzy. Dobra, to umówmy się teraz tak. Ja wlecę... Kurde. Nie, kurde. Nie lubię tego, jak Spyro robi tym obrót, nie? Zapomniałem, że to R1 i L1 robi się obrót, Spyro. Dobra, wszystko mam tu zrobione. Tak musiałem się upewnić. Coś mi się przez chwilę nie zgadzało. To lećmy teraz do pierwszego poziomu z gry. A Treetops zostawimy na następny raz. O! Teres Village. Oh yeah! Ostatni poziom na dziś. I tak, kurde, żeśmy dużo zrobili, jak na taką jedną sesję. Nawet więcej niż ostatnio. O, znowu muzyka z intra. Znaczy z title screena. No to coś, ale intro takie. Pik, 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 pik. Ale na pełnej wlecieliśmy. Bang, bang, bang. Zabieramy co nasze, oczywiście, że tak. Na totalnym speedzie, jak Robert Kubica. Ryn, 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 jedziemy, kurde, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, nie śpimy, jedziemy, nie śpimy. Patrzcie, jak ciśniemy. Kurde, pieczone, ale kurde, wybuchły, ale pościgi. Ale emocje, normalnie emocje jak na grzybobraniu. Ty, kurde, baraniu. Juu, 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 juu. Wow! Dobrze! W taki oto sposób, w łatwy sposób, żeśmy zebrali 87 tych klejnotów. Świetnie. No kurde, traf to! No, 400 tylko tutaj potrzebujemy.
No i dobra, tutaj mamy już zrobione. Więc spadamy dalej. Ale bym zapomniał. Ale byłaby wtopa. Dobra, co sobie tutaj zapiszę, bo czemu nie? No. Nie to chciałem zrobić. Nie to chciałem zrobić i nie to zrobiłem. Tak w sumie. Ale 6 żyć mamy, więc to jest w miarę chyba dobry wynik, tak w miarę. Gdzieś w ogóle ten, wystrzeliła rakietka, nie wiem gdzie nawet. Tu kurde, ej, to dużo jest tych rakietek tu na dole postawionych. Okej. Twórcy sobie poprzestawiali co nieco. Znaczy poprzestawiali, tak planowali oryginalnie przecież. Ale potem się zmieniły się raptem plany. Dobra, na pełnym speedzie. Dobrze. Nie ma smoka, to nie ma porady. Proste. Dobra. Fuck this shit. Nie to. Czyli już mamy wszystkie smoki uratowane, tak jest. Teraz tylko klejnoty zostały. Sorki, że mówię, że już tak mało mówię, ale po prostu się tak skupiam teraz. Teraz ja się jestem tak skupiony. Poza tym to jest coś, ja mam niestety z tym problem, taką tendencję muszę niestety sobie w sobie wyrobić, żeby nie mówić już tych rzeczy. Ale po prostu powtórzę się tak, jak to powiedziałem na materiale z łodzi. Jak nie mam nic szczególnego, ciekawego do powiedzenia, to żeby nie lać wody, po prostu się nie odzywam. Żebyście wy mogli też posłuchać tej muzyki, wczuć się w klimat tych poziomów. Słuchajcie, moje let's play'e mają na celu też, żebyście wy, poza tym, że ja się wczuję w klimat gry, żebyście wy się również wczuli, nie? Żebyście mogli się, wiecie, tak rozsiąść wygodnie lub, nie wiem, rozłożyć kanapę, nogi, cokolwiek. Jakbyście se leżeli w łóżku czy gdziekolwiek, odpoczęli i sobie słuchali takiego Michała, co tam wam gada jakieś farmazony. Z dupy wzięte. No, teraz trzeba będzie tam się dostać. Dobra, dobry moment, żeśmy wybrali. Aha, czyli tutaj nic nie ma. Okej, czyli klejnoty musimy chyba zdobyć inaczej trochę. Bo tam nie ma w ogóle żadnego klejnota w tym pseudoportalu do domu. Lol, jak się tam dostać? Lol, przecież ja nie mogę się tam dostać. Co jest grane? Ty, no kurde, co jest? Dostań się tam. A może jeszcze inaczej, wiem jak. Dokładnie, tak trzeba było się dostać. To jest trochę wyżej postawione niż w finalnej wersji.
No i elegancko, o to chodziło. Teraz lecimy tutaj. Kurde! No niby jesteśmy tutaj, ale kurde, nie to chciałem zrobić. Nie to też się stało. No, udało się tutaj dostać. Z jakiegoś powodu Spyro nie chciał wcześniej się tutaj dostać, dlatego jest takie cięcie nagłe, nie? No ale jeszcze tutaj skrzynka. Tak, tam u góry są. I znowu tą samą drogę trzeba będzie powtórzyć. Ja pierdzielę, no kurde. Dobra, teraz spróbuj się tutaj dostać normalnie. Dokładnie, tak. I teraz... Dokładnie tak. I teraz stąd lecimy tutaj. I gitara Elo, wychodzimy z poziomu. Exit level. No i gitara. Zrobiliśmy kurde dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden. 2 na 3 na 13 poziomów i mamy 56% i 56 smoków uratowanych, kurcze pieczone, więc jesteśmy coraz bliżej, kurcze, końca gry, moi drodzy, moi wspaniali widzowie, kurde pieczone. Udało się, cel spełniony, jestem z siebie zadowolony. Tak więc, kochani, mam nadzieję, że ta seria wam przypadła do gustu, że w sposób ciekawy i informatywny ją prowadzę. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Zapraszam również na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Spyro the Dragon Prototype na PlayStation 1. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.